Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z JDM. Odblokowałem Time Attack Highway Run. Myślę, że pójdzie mi kiepsko, bo mam do Time Attacku tylko Toyotę. Będę musiał zrobić Silvię S15, ale zanim ją zrobię do Time Attacku, to chciałbym jednak nią trochę podriftować, bo mamy też tam zawody driftowe do zrobienia jedne. No, ona jest tak teraz fajnie zrobiona do tego driftu, a tutaj nie można sobie zapisać tuningu i sobie go potem wczytać, nie? No, musisz dealać z tym, co masz i potem ewentualnie sobie zmienić. Nie można nawet dwóch samochodów kupić, co jest... A może można? W sumie nie sprawdzałem. Zajedziemy jeszcze do salonu i sprawdzimy, czy można kupić drugi i bym na przykład jedną Silvię miał do Time Attacku, a jedną do driftu. No, zobaczymy. W każdym razie Time Attack 1, który mnie O! Tu trawa wyrosła na drodze, zobacz, ją jak coś tu popsuli na ostatniej aktualizacji. A może w Japonii tak jest? Nie wiem, nie byłem w Japonii, więc no... wszystko jedno. Dobra, mamy zawody. Zobaczmy. Zobaczmy, jak mi pójdzie. Czy w ogóle pójdzie? To mamy jazdę po autostradzie. Moja... Chciałem powiedzieć Silvia. Moja Toyotka niestety ma jakieś 300 km na godzinę VMAXa. Nie, 200, chyba 80, coś takiego. Szału nie ma. A zresztą w sumie nie sprawdzałem, tam patrzyłem tylko na staty. Kurde, jak będzie 200, to będzie dobrze, bo tu mam tylko chyba tylko 5 biegów, ziomek. Dobra, jest 200. No i właśnie, kurde, do Time Attacku muszę sobie zrobić Silvię i tu będę musiał wracać raczej w drugą stronę. 225 km na godzinę. Zobaczcie w ogóle na wskazówkę tą fizyczną w samochodzie, na desce. Już powinienem w drugą stronę jechać. Już pół minuty minęło. 308 km na godzinę. Strzelam, że tyle mi nie wystarczy. Samochód powinien być teraz zajebiście zmulony. Zobaczmy. O, czwórka, to już jest dołek do 4000 obrotów. Kurde, mało brakowało. No, myślę, że do tych 280 teraz dolecę, ale... Tak jest piątka. Okej. No mocno te obroty spadły do 5000. Nie włączam świateł, bo pop-upy mi zmniejszą, znaczy zwiększą opór aero, nie? Więc... Patrzcie na wskazówkę prędkości. Zaraz się obkręci, stary, patrz. Zaraz będę jechał zero znowu. I z góry. 260, 70. 77, ty, będzie chyba 300. Okej, okay, tuning się spisał, bo... A tu już koniec, okej! Okay. Wow, ej, to nieźle jak na Toyotę. Ja myślałem, że będziemy musieli jeszcze zawrócić. To spoko. Dobrze jest. Srebrny medal. Myślę, że tutaj niewiele da się więcej osiągnąć tym samochodem, nie? Teraz muszę zmienić furę na Silvię i pojedziemy sobie na zawody driftowe. Kurde, sreberko, patrzcie, ta trawa okropnie wygląda, nie? Na pewno, coś im się tak machło, wiesz, tam pędzlem jechał sobie po mapie i tutaj, a tutaj trochę, tutaj trochę, tutaj i dup. I o kurcze, a dobra, niech zostanie, nie zauważą pewnie. No i tak zostawił. Nie no, śmieję się, nie wiem jak to było. Może tak, pewnie tak było. A może nie. Jedziemy do garażu. Muszę wziąć Silvię i pojedziemy na chyba ostatnie zawody driftowe. Ach, ty bestio jedna. Dobra, robimy to. Moim zdaniem powinni jakoś wyłączyć tą ikonkę domku. Brzydko ona wygląda tu, jak się wyjeżdża z garażu. Bo zobaczcie, garaż jest sam w sobie bardzo fajny. Nie, tutaj możemy się rozejrzeć. Zobacz, jakieś opony, tam jakieś japońskie takie neoniki. Super!
Tylko ten znak, jak się tutaj wyjeżdża, jest taki słaby. Muszą to zmienić koniecznie. A tutaj garaż. I patrz, wiesz, robisz sobie normalnie do garażu i bez tego. No tak bardziej realistycznie by było, a tutaj naprawdę jest potencjał na to, żeby sobie grać realistycznie. Bo mega to wszystko fajnie wygląda. Okej, okay. Wyjeżdżamy stąd. Oczywiście zawsze na tym krawężnik muszę się wrąbać. I jedziemy na zawody driftowe, już chyba ostatnie w demie, jakie mam do roboty. Właściwie były jeszcze jedne zawody, ale ja muszę chyba zrobić na padzie, tym takim, kurde, pick-upem do robienia, takim japońskim pick-upem. Straszne to było, naprawdę. Ten pick-up taki krótki, przesterowywało mi ciągle, to jest raczej zabawa dla pada. Zrobili to chyba dla beki czy coś takiego, nie wiem. Czekaj, a te zawody przecież ja chyba robiłem. A nie, nie. Dobra, nie lubię tutaj na takim parkiem. Czekaj, kierunkowskaz, muszę cofnąć. I teraz kierunkowskaz. I teraz wjeżdżamy. Miałem grać realistycznie, to gram. I jesteśmy na miejscu, okej, okay, zobaczmy. Tak, mam swoją brykę. No i oj, czuję, że to będzie trudne. Ja pierniczę, jeszcze mi się punkty nie załadowały, to ja taki do dupy drift zrobiłem. O, shit, ale dobra, już jest brąz. No i zajęliśmy sobie do tej tuningowni, zobaczmy, co tutaj się wydarzy. Nie wiem, czy dwójki za mocno nie wydłużyłem. Teraz tak wrzuciłem tą dwójkę i kurde, aż go zmuliło. Mechanika, silnik, ECU. Niestety tu nie mamy, do lotu też nie mamy nowego, nic nie mamy chyba. Szkoda, turbo, nie ma turbo. Zawieszenia, hamulca, napędu, opony, nic nie mamy możliwości wymienić dodatkowo. Jedynie moglibyśmy tam body kit pozmieniać. Teraz jest chyba lepiej, już tak niechętnie na dwójce podchodzi pod ten rev limiter, ale chyba jeszcze daje jakoś radę utrzymać się w drifcie na dwójce, tak na takich dłuższych zakrętach. Trójka jest już zajebiście długim nadbiegiem, bo żeśmy sobie Final Gear Ratio wydłużyliśmy. No ale spróbujmy, może teraz będzie lepiej, w razie czego to jeszcze skrócimy te biegi, dostosujemy auto tak, żeby było dobre do tego wyścigu. Na razie mam brąz. Weszło! Elegancko! Ale widzieliście, takie hardkorowe skręty kierownicy robiłem i bardzo łatwo jest się rozwalić o barierki. No tutaj, moim zdaniem, ten drift i tak był, te zawody były i tak łatwiejsze od zawodów, które się robi jako pierwsze, które są, już wam pokazuję, tutaj. To było zajebiście trudne. Tu mieliśmy do zdobycia 6000, czyli nawet więcej. Drift kończył się tutaj zaraz przy domu, ale tam było naprawdę ciężko się zmieścić i porobić jakieś takie ostrzejsze zwroty. O! No tak, pomyliłem kierunki jazdy znowu. A nie, to jeszcze nie tu, tu już zdobyłem medal. Tutaj mamy takie nowe zawody. No i musimy tam wjechać dookoła trochę. Zobaczmy, o co tu chodzi. I jesteśmy na miejscu.
Ja pierniczę, to było wciół trudne. Tutaj jest tak, albo zgarniasz bardzo wysoki wynik, albo nie zgarniasz w ogóle. Ciężko jest utrzymać samochód na tych pochyłych drogach, zwłaszcza ten, brakuje mocy i musiałem wskoczyć do garażu, żeby sobie skrócić biegi i dostosować, potem znowu musiałem je dostosować, tak żeby wykorzystać całą moc samochodu do tego, aby driftować. I na tym profilowanym zakręcie ciężko jest utrzymać samochód w drifcie, tak żeby zrobić to płynnie, a trzeba wykorzystać całą trasę, cały tor do tego, aby driftować, żeby zdobyć maksymalną wymaganą ilość punktów, tak? No i nie można w nic uderzyć, bo stracisz mnożnik. I ciężko, ale udało się to zrobić. Łącznie mi to chyba z 10 minut zajęło powtarzanie tego toru. Więc trudno, tu było naprawdę trudno. I z nowych zawodów... O, tu mi się coś jeszcze pojawiło. Proszę, proszę. Czy coś jeszcze się odblokowało? Na razie chyba nie. Jeszcze patrzę, czy tutaj coś będzie. Może będzie. Ale mamy kolejne zawody. Kurde, to demo jest zajebiście długie. Znaczy, przynajmniej dla mnie, dlatego że mi dużo zajmuje czasu wymasterowanie jakiegoś tam toru. I tutaj jest trudno, zwłaszcza tym autem. Tutaj brakuje tego, żebyśmy mogli dostosować sobie jeszcze bardziej zawieszenie, żebyśmy mogli dodać mocy, trochę więcej. Już da się zarzucić, ale cała sztuka tutaj polega na tym, żeby utrzymać ten mnożnik. Jak stracisz mnożnik, a łatwo go stracić, bo możesz w coś po prostu uderzyć mocniej, albo po prostu auto ci się zatrzyma, bo zabraknie ci mocy, nie? No to jak tracisz ten mnożnik, to musisz zaczynać od nowa lecieć. To jest ten ból. Nie jest to takie proste. No, ja jestem też już, wiesz, długo gram w Fordze, nie? Forza Horizon 5. Forza Horizon jest grą tak skonfigurowaną, żeby każdy mógł ją sobie przejść bez większego stresu, nie? A tu się jednak trzeba postarać, zwłaszcza jeśli grasz na kierce. Dobra. Wchodzimy. Ciekawe, czy to będą ostatnie zawody. Trudno tu jest, naprawdę trudno się jest tu zmieścić. Drugi, no srebrny puchar zdobyłem tu, ale wow, to było trudne. Tu mamy te zawody, tu mamy to i chyba ogarnąłem wszystko. Jeszcze mógłbym poprawić te wyniki, ale ten był, wow, ten drift był super wkurzający. Musiałbym albo wziąć sobie Toyotę do tego, która jest wolniejsza i chyba nawet krótsza, wydaje mi się. Albo musiałbym tutaj jeszcze skrócić biegi w tym aucie, dlatego że ta dwójka... Ja sobie konfigurowałem ten samochód pod poprzedni wyścig i ta dwójka jest tutaj zdecydowanie za długa, żeby się tam zmieścić, a jedynka za krótka z kolei. No ale tak, Japanese Drift Master skończone, przynajmniej wersja demonstracyjna, jak widzicie, tutaj jeszcze jest sporo różnych odnóg i co nieco już tutaj widać. Nie, tutaj mamy jeszcze ten kawałek tej autostrady, który możemy sobie przejechać. I jeszcze tam jakieś wywiasy. Wow. Wygląda na to, że będzie tego dużo. Będzie gdzie jeździć i będzie co zwiedzać. Powiem wam, że mam naprawdę dużą frajdę z takiego zwyczajnego jeżdżenia sobie, o jak teraz. I sobie do każdych zawodów właśnie tak powoli jadę, o tak. Mam nadzieję, że multiplayer będzie dopracowany, bo jazda z kimś w takim klimacie. Mam wrażenie, jakbym grał w Euro Truck Simulator 2 trochę, wiesz, jeśli chodzi o odwzorowanie terenu i dróg i tego wszystkiego. Tylko że mamy super furki, jeździmy w Japonii, no i jest naprawdę klimacie niezły.
Czekamy na wersję pełną tej gry. A to już jest koniec dema i nie będzie więcej aktualizacji do wersji demonstracyjnej, także to, co ujrzeliśmy tutaj, to jest już koniec. Powiedzieli bye bye dla dema, no i czekamy na jakieś info o wersji pełnej, a u mnie dowiecie się o niej najwcześniej. Także do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.